Część trzecia arkusza kalkulacyjnego, funkcje warunkowe. Oczywiście najpopularniejsze to funkcja jeżeli, suma jeżeli, licz jeżeli, choć nie tylko. Przejdźmy do zadań. Na początek zadania wstępne. Wypełnijmy tę tabelkę. W kolumnie i, czyli w tej, wpisz 1, ale wtedy, jeżeli po lewej stronie jest liczba większa niż 3. Czyli w tym wypadku wpisuję 0. Tutaj 1, tu 1, ale tu znowu 0. Nie będę tego robił oczywiście ręcznie, tylko zastosuję funkcję jeżeli. Jeżeli nie wiem, jak ją wpisać, to albo zaczynam pisać równa się, że już mamy podpowiedź, tak? Jeżeli, jeżeli błąd i wszystkie funkcje, które się zaczynają na jeżeli. Albo mogę zastosować kreator funkcji. Oczywiście nie wszystkie funkcje, tylko wybiorę sobie logiczne, bo na pewno to będzie w tamtym miejscu, logiczne funkcje. I mamy funkcję jeżeli. Funkcja jeżeli ma 3 argumenty. Wszystkie argumenty w funkcjach arkusza kalkulacyjnego są oczywiście rozdzielone średnikami, ale tu nie musimy rozdzielać średnikami, bo mamy 3 osobne budki na to. Więc test logiczny. Ta komórka, czyli H4, ma być większa od 3. Jeżeli jest większa od 3, czyli jeżeli jest prawda, to 1, a w przeciwnym wypadku, przepraszam, nie 2, a 0. Jak widzimy, kreator wpisał nam to, co moglibyśmy wpisać ręcznie. Jeżeli w nawiasie H4 większy 3, średnik 1, średnik 0. Jeżeli H4 jest większe od 3, to wpisujemy 1, w przeciwnym wypadku 0. OK. Przeciągamy w dół. I widzimy, tam gdzie są liczby większe od 3, 3 nie jest większe od 3, tak? Jest równe. Tam mamy jedynki. W przeciwnym wypadku 0. Spójrzmy na ostatni wzór. Tak jak się spodziewaliśmy, też zależy od sąsiada po lewej adresowanie względne. Dobrze. W kolumnie J, czyli w kolejnej, wpisz 1, jeżeli liczba w kolumnie H jest nieparzysta i 0, jeżeli parzysta. To mogę zrobić na dwa sposoby. Pokażę najpierw 1, może troszeczkę bardziej zrozumiały, ale dużo bardziej pracochłonny. Zacznijmy od funkcji czy parzysta, czy nieparzysta. My się już z takimi funkcjami spotkaliśmy w części pierwszej. Zacznijmy pisać równa się czy. I mamy podpowiedź, tak? 12 funkcji. No to widzimy, że to jest zwykle po kropce, czy błąd, czy adres, czy P. Parzyste. Czy parzyste? Jeżeli jest czy parzyste, to prawdopodobnie też będzie czy nieparzyste. Oczywiście. Czy nieparzyste. I po otwarciu nawiasu, co muszę wpisać? Wartość, czyli to, co będę sprawdzał. H4. Czy nieparzyste? No tak, ale on mi odpowiada, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Sprawdźmy zresztą. No tak, prawda, no bo jest nieparzyste. Fałsz, no bo nie jest nieparzyste. Wszystko się zgadza. No ale ja tu nie mogę wpisać prawda lub fałsz, a 1 albo 0. Więc wykorzystamy funkcję jeżeli. Zedytujmy ten wzór. I wynik tej funkcji, czyli prawda, będzie argumentem dla funkcji jeżeli. My funkcję jeżeli już znamy. Wpisujemy jeżeli. Jeżeli to, czyli jeżeli jest nieparzysta, to wtedy, już wiemy, że po średniku, to wtedy 1, a w przeciwnym wypadku po średniku 0. I przeciągamy w dół. Jak widzimy, jedynkę mamy gdzie? Tu przy nieparzystej, przy siódemce, przy piątce, wszystko się zgadza. A przy parzystych zera. Ja może część z tego wzoru usunę, dlatego że pokażę teraz prostszą technikę. Zauważmy, że 1 mamy wpisać dla liczby nieparzystej. A ile to jest reszta z dzielenia przez 2? Dowolnej liczby. A no właśnie, jeżeli jest liczba nieparzysta, to jest 1, a jeżeli liczba parzysta, to 0, czyli właśnie ta wartość, która nas interesuje.
No więc co? Równa się i my tę funkcję znamy już z pierwszej części. To jest funkcja modulo, czyli reszta z dzielenia. Modulo, co dzielę? No tę wartość i średnik, tak? Czyli przez co dzielę. Pamiętamy, że wewnątrz funkcji wszystko rozdzielamy średnikami. Średnik przez 2. Reszta z dzielenia 7 przez 2 to będzie 1. Zgadza się. Przeciągnijmy to w dół. No tak, dla nieparzystych tutaj jedynka, tu jedynka, dla parzystych zera. Zobaczmy, jak ten wzór wygląda. Reszta z dzielenia tej wartości przez tą, a zobaczmy, jak ten wzór wygląda. Jeżeli nieparzysta to 1, w przeciwnym wypadku 0. Jak widzimy, możemy się posłużyć funkcjami matematycznymi w celu uproszczenia sobie obliczeń, ale równie dobrze można używać funkcji logicznych, ale czasami trzeba się narobić nieco więcej. Wykorzystajmy oczywiście ten prostszy wzór, Ctrl-C i wklejmy go na całą kolumnę. On się upewnia, ponieważ tutaj już ma dane, będzie je nadpisywał, a nadpisz. I mamy zrobione zadanie drugie. W kolumnie K wylicz długość tekstu w odpowiadającej komórce z kolumny B, czyli jaka jest długość tego tekstu. Jaka jest długość tego tekstu, tak? Jeżeli byśmy poszukali w funkcjach tekstowych, to znajdziemy funkcję długość. I oczywiście można to z palca wpisywać, z klawiatury, rozumiemy, albo kreatorem się posłużyć, jeżeli nie pamiętamy. Jeżeli pamiętamy, oczywiście zawsze klawiatura będzie szybsza. Tym razem przeszukujemy tę komórkę, tak? Czyli B4. OK. 100 znaków. Tu tylko 71, a tutaj nic nie jest wpisane, więc 0. Tu mamy 59 znaków. Dobrze. W kolumnie L dodaj do komórki z kolumny H ostatnią cyfrę z kolumny A. Czyli do tego mam dodać 2. Do tej 4 dodać 9. Ostatnią cyfrę z tej liczby. Dodawanie to jest prosta rzecz. Na początek spróbujmy sobie wyciągnąć ostatnią cyfrę z tej liczby. My to już dzisiaj robiliśmy. Przy funkcji modulo zauważmy, że jeżeli dzielimy modulo 2, to dostajemy resztę z dzielenia. A co będzie, jeżeli podzielimy modulo 10? Reszta z dzielenia 232 przez 10 to oczywiście 2. To jest 23 całe i 2 reszty. 119 podzielić na 10 to 11 całych i 9 reszty. A zatem jest to reszta z dzielenia liczby przez 10, jeżeli ona jest w systemie dziesiętnym. I tak właśnie napiszmy. Równa się modulo ta wartość 10. I uzyskaliśmy 2. Sprawdźmy, czy będzie się to zgadzać dla kolejnych wartości. No tutaj jest 9, tu mamy 6, a tu mamy, proszę Państwa, 3. Co oznacza, że funkcja modulo nadaje się do liczb dodatnich. No to zamieńmy w przypadku, kiedy liczby są ujemne, na przeciwne, na 107. Na przykład w tej sytuacji. Można to zrobić znowu na dwa sposoby. Usuńmy może to i zrobimy tak. Pierwszy sposób, krótszy, matematyczny. Jest to funkcja moduł liczby, czyli wartość bezwzględna. A jeżeli nie pamiętam, jak funkcja się nazywa, no to spróbujmy pisać jej nazwę po polsku. Wartość liczbowa i tutaj takiej nie mamy, no to poszukajmy w matematycznych. Usuńmy kreator funkcji i funkcję, po angielsku to by było ABS, a tu w funkcjach matematycznych spróbujmy matematyczne. Szukamy. Tu jest moduł. O! Moduł liczby, tak? Moduł liczby. Nie wartość bezwzględna, tak jak w podstawówce mówimy, tylko tak jak mówimy już na studiach. Moduł liczby. Moduł liczby
o tej. OK, to jest 107, tak? Zedytujmy to. I co ja teraz chcę z tym modułem? No oczywiście ten moduł będzie poddany dzieleniu modulo. Modulo, moduł tej liczby, oj, troszeczkę tutaj się nie mieszczę. To może jeszcze raz, tak? Escape, F2 i jeszcze raz. Modulo, wartość bezwzględna z tej liczby, czyli moduł, przez 10. I w tym wypadku już jest poprawnie. Minus 107 to jest 7. Zauważmy, że ten wzór mogę przeciągnąć też na górę. Tak? Tu mam moduł. I tu mi się nic nie zmienia, ponieważ liczba dodatnia pozostanie liczbą dodatnią po obrobieniu przez funkcję moduł liczby. I teraz już mamy ostatnią cyfrę z pierwszej kolumny. Do tej cyfry trzeba dodać wartość z kolumny H. I teraz już możemy, dla pewności to usunę. I teraz już możemy to przeciągać. Czy to się zgadza? 4 plus 9 to 13, zgadza się. A tutaj na przykład 9 plus 4 to znowu 13. Bardzo dobrze. I tutaj 1 plus 6 to 7. W porządku. Obiecałem jednak drugi sposób na sprawdzenie, na zamianę wartości ujemnej na dodatnią. Zamiast funkcji matematycznej moduł liczby można użyć funkcji jeżeli. Równa się, może przy ujemnych liczbach, tutaj, tak? Gdzie to nam nie wychodziło? Przy 107 już pierwsza liczba, czyli o tu, przesuńmy się tutaj. Równa się, jeżeli, to tylko czysto akademickie rozważania, bo tu będzie troszeczkę dłużej, jeżeli liczba z komórki A7 jest większa od zera, to weź modulo A1 przez 10. Ale w przeciwnym wypadku jest to liczba ujemna, więc weź modulo, ponieważ już wiemy, że ona jest ujemna, to nie musimy wykonywać funkcji ABS, tylko po prostu minus A1, tak? Zamieniamy ją na przeciwną, czyli na dodatnią, przez 10. I coś nam tu nie wyszło. Popatrzmy. No tak, no przecież ja na A7 pracuję, a nie na A1. Tak? Dzielimy liczbę A7 przez 10 albo minus A7 przez 10, w zależności czy jest ona dodatnia czy ujemna. I znowu coś nie tak. Aha, bo jeszcze dodajemy do niej tę wartość, tak? Czyli 7 plus 2 to by było ok. Przyciągnijmy to. 2 plus 3 to jest 5, tak? 9 plus 4 to jest 13. Wszystko się zgadza, tak? Czyli inny sposób na wartość bezwzględną. No ale oczywiście funkcja matematyczna w tej sytuacji jest wygodniejsza. Pozostajemy zatem przy takim wzorze. Moduł liczby zamiast funkcji jeżeli. Pokazuje jednak, że funkcja jeżeli ma szerokie zastosowanie i można sobie poradzić czasami z takimi problemami. Kolejne zadanie. W kolumnie M wpisz 1. Jeżeli w kolumnie H jest liczba parzysta i większa od 4, a zatem muszę dwa warunki spełnić. Znowu pokażę na dwa sposoby, jak to zrobić. Najpierw zastanówmy się nad warunkiem. Czy ta liczba, może tak równa się, czy ta liczba jest większa od 4? Fałsz. Ta jest większa, a ta nie. Dobrze. A zastanówmy się nad warunkiem, czy jest parzysta. No to już przerabialiśmy, równa się, czy parzyste i wartość tej komórki. Tak, możemy sprawdzić. Musimy teraz to połączyć. Prawda i fałsz. Oczywiście muszą zachodzić oba warunki. Jak zapewne znamy z logiki, którą przerabialiśmy na matematyce, musimy zastosować funkcję i. I taką funkcję właśnie zastosujemy. Jeżeli nie wiemy, jak ją użyć, to oczywiście albo piszę równa się i, otworzyć nawias i tu mam podpowiedź, jak to zapisać,
Albo mogę posłużyć się znowu kreatorem. Może tym razem zróbmy co? Z użyciem kreatora w funkcjach logicznych funkcja i. Wartość logiczna. Czyli co? Jeżeli ta wartość jest większa, ojejku. Ta wartość jest większa od 4 i czy nieparzyste, tu można zamiast, no jeżeli nie pamiętamy czy nieparzyste, to znowu posłużyć się kolejnym kreatorem, tak? I wybrać czy nieparzyste za pomocą kreatora. Czy nieparzyste, czy parzyste? Parzyste w tym wypadku. Parzyste. Czy parzyste? No i jaka wartość? No, H4. OK. No i popatrzmy. I to, i to. Przeciągnijmy to w dół. Popatrzmy, czy to się zgadza. Fałsz, fałsz, fałsz. Tu jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że nieparzysta i większa od 4. Tu też jest większa od 4, ale nieparzysta. Ja sprawdzę jeszcze, czy to chodziło o parzyste. Tak, dla parzystych większych od 4. Dalej jeszcze sprawdźmy. Jeszcze gdzieś parzyste. O, tu mamy, prawda? Tak. I tu przy 8 też. Większa od 4, parzysta. Wszystko się zgadza. No i co teraz? Jeżeli już mamy ten warunek, no to możemy go zastosować w funkcji jeżeli. Jeżeli, ja wolę jednak z klawiatury pisać niż używać kreatora. Jeżeli ten cały warunek jest prawdziwy, to ja chciałem mieć 1, a w przeciwnym wypadku 0. Zamknąć nawias. No i przeciągamy w dół. Jedyneczki mamy gdzie? Tam, gdzie liczba jest parzysta i większa od 4. Dobrze. Wykonaliśmy te polecenia. Oblicz sumę liczb większych od 3 w kolumnie H. Tylko gdzie zapiszemy wynik? No może tutaj zapiszemy ten wynik. Ja sobie go zaznaczę. Może wcześniej nie zaznaczyłem. Jakimś kolorem. O, tu sobie wpiszemy wynik. Tą kolumnę troszeczkę zwęzimy, żeby widzieć także kolumnę M. Dobrze. Mamy zastosować funkcję suma jeżeli. Znowu funkcja warunkowa. Ponieważ pierwszy raz ją używamy, to albo podpowiedź suma.jeżeli, otworzyć nawias i teraz widzimy zakres kryteria, zakres sumowania. Zakres komórek, do którego będą zastosowane kryteria. Interesuje nas kolumna H, proszę bardzo, czyli od H4 dwukropek H19. Można było to palcem wpisać. Dobrze. Teraz średnik. I znowu mamy podpowiedź. Kryteria. Jakie nasze jest kryterium? No, liczba musi być większa od 3. No ale proszę zauważyć, że teraz my nie piszemy wzoru dla pojedynczej komórki, która zależy od sąsiadki po lewej, tylko dla całej kolumny. A zatem jak napisać, że ma być większa? No, to musi być kryterium w postaci tekstu, a zatem muszę cudzysłowy dać. I teraz piszę ogólnie większe od 3 w takiej postaci. Jako tekst, czyli w cudzysłowach, większe od 3. No i to będzie wszystko. Tu proszę zauważyć, że po średniku mogę wpisać jeszcze zakres sumowania, ale to będzie elementem innego ćwiczenia. Na razie robimy tak. Czyli obszar, który mamy zsumować. Jeżeli jest większa od 3, no to sumuję właśnie te wszystkie. 72. Dodałem które liczby? 4, 7, ten pominąłem, 4, 6, 5, 4, ten znowu pominąłem i tak dalej. I wyszło mi 72. Funkcja suma jeżeli. Bardzo pożyteczna funkcja. A teraz przejdźmy do zadań właściwych. W żółtych polach podaj kolejno, czyli na początek tutaj. Z1. Zadanie pierwsze. Ile liczb w kolumnie H jest większych od 3? W tej kolumnie większych od 3. Ale my pamiętamy, że tutaj wpisywaliśmy jedynkę dla większego od 3 i 0 dla
mniejszego równego 3. Zatem wystarczy sumować te jedynki. Więc tu wystarczy zwykła suma tej kolumny. Suma tej kolumny. Proszę bardzo. Jest ich 13. Czy można to zrobić inaczej? Tak, policzymy to tutaj. Równa się. I jest funkcja licz jeżeli. Czyli policz, ile jest takich, które są większe niż 3. Równa się licz, kropka, jeżeli, otworzyć nawias i podpowiedzi. Zakres, to znowu ta kolumna, średnik i kryteria. No tak samo jak w sumie jeżeli. Większy od 3. Tym razem jednak nie sumuje większych od 3, a policzy, ile ich jest. Jak widzimy, wyszło tyle samo. Tu uzyskaliśmy to jedną funkcją, licz jeżeli, a tutaj zrobiliśmy to w taki sposób. Jeżeli większa od 3, to wpisuję 1 w przeciwnym wypadku 0, a potem sumuj jedynki. Oczywiście wynik musi być taki sam. Ile jest liczb nieparzystych? Zadanie drugie. No co myśmy tutaj robili? W zadaniu drugim, jeżeli w kolumnie jest liczba nieparzysta, wpisz 1. No to ile jest tych nieparzystych? No tyle, ile jest tu jedynek. A zatem znowu suma. 6 nieparzystych. Zadanie trzecie. Ile liter wpisano w komórkach od B2 do B17? Czyli odtąd do... Stąd do B19. Tu jest błąd oczywiście. Do B19. Chociaż tutaj i tak wpisano 0, więc to nie ma znaczenia. Do B17 może być. No to co? Suma. Ponieważ tu mamy litery w może nie w sąsiadujących, ale w odpowiednich komórkach kolumny B. 484 litery tu wpisałem. Podaj sumę kolumny L. A tu po prostu zwykła suma tego, co tutaj uzyskaliśmy. Jeszcze raz suma. Jak widzimy, takie sumowanie po kolumnach jest bardzo wygodne. I zadanie piąte. Podaj, ile liczb nie spełnia warunku z B8. B8 to jest tak, w kolumnie wpisz 1. Czyli ja mam co? Podać troszeczkę odwrotnie. Nie sumę tych jedynek, tylko muszę powiedzieć, ile jest zer. Znowu zaproponuję aż dwa rozwiązania. Jedno jest takie, które znamy już z części pierwszej arkusza kalkulacyjnego, gdzie poznawaliśmy różne funkcje. I będzie to tak. Ile jest tych liczb, czyli ile jest w sumie niepustych, na przykład licz puste, to nie, to będzie ile. Ile niepustych. Ile niepustych w tym obszarze. Można by oczywiście samemu sobie ten obszar policzyć, ale o, w tym obszarze. Ile jest ich tych niepustych? I od tego odjąć sumę po tym obszarze. Tak? No bo jeżeli tu raz, dwa, trzy, cztery są te, które spełniają warunki, no to wszystkie minus 4 to są te, które nie spełniają. Czyli suma z tego samego obszaru. I zamykam nawias. Wyszło mi 12. Tak? Ile niepustych? Minus suma po jedynkach. Można zrobić to jednak za pomocą funkcji, którą już poznaliśmy. Czyli licz jeżeli. Licz jeżeli wartość jest równa 0. Policz, ile jest zer. I jest to wygodniejsze rozwiązanie. Równa się licz jeżeli jaki obszar, czyli zakres. Ten zakres liczymy. I warunek. Pamiętamy, że w cudzysłowiu, ponieważ tutaj w trakcie edycji jestem i przesunąłem się strzałką, dlatego wskoczyła mi nazwa komórki. I wpisujemy warunek. W tym wypadku licz te, które są równe 0.
jest ich 12. Wszystko się zgadza. Te same wartości uzyskaliśmy. Kolejne zadanie. Ile jest liczb większych od 3 w obszarze H4M19? H4M19. Ale myśmy to zadanie już właściwie tu zrobili, tak? Tylko, że zrobiliśmy to tylko dla tej kolumny. A teraz zrobimy nie do H19, tylko do M19. Zmieńmy tutaj na M19. Licz, jeżeli obszar odtąd dotąd większy od 3. Proszę bardzo. A zatem 34 liczby w tym obszarze większe od 3. Podaj sumę w może zaznaczmy na żółto. O, to jest odpowiedź do zadania 6, a ono powinno być tutaj wpisane. Proszę zauważyć, jeżeli skopiujemy, nie blokowaliśmy tego, więc zmienił nam się obszar, tak? Powinniśmy poprawić ten obszar. Nie było dolarami zablokowane, więc o, tutaj. 34. OK. Zadanie 7. Podaj sumę w kolumnach A, w kolumnie A, czyli w tej kolumnie, tych liczb, dla których liczba z kolumny H jest mniejsza od 5. Czyli mam sumować te liczby, które tę, bo ta jest mniejsza od 5, czyli tą mam sumować, tą mam sumować, tej mam nie sumować, bo ta nie jest mniejsza od 5. Tę mam sumować, a ta nie jest mniejsza od 5, czyli tę pomijam i tak dalej. No jak to zrobić? No oczywiście suma jeżeli. Już to robiliśmy, ale w troszeczkę innej wersji. Równa się suma jeżeli zakres sumowania. I teraz proszę Państwa, wcześniej sumowaliśmy tutaj suma jeżeli 72. Ten zakres, ale tutaj też były warunki sprawdzane. A teraz będziemy sumować inny zakres, a gdzie indziej będzie warunki. A gdzie indziej będą warunki. Proszę zauważyć, że zakres sumowania to są te liczby, a zakres warunków, tu jest napisane tylko zakres, to jest ta kolumna. A zatem tu użyliśmy tylko dwóch argumentów funkcji suma jeżeli, a tu użyjemy 3. Suma jeżeli, tu sprawdzamy warunki, średnik, jakie te warunki mają być spełnione, w tym wypadku po prostu mniejsze od 5, w cudzysłowiach, i na tym moglibyśmy poprzestać, gdybyśmy sumowali te liczby, które też sprawdzamy, pod kątem spełnienia warunku. Ale my chcemy sumować inne liczby, a zatem pokazujemy, że będziemy sumować te odpowiednio do spełnionych warunków. I zamykamy nawias. Minus 3455 to dlatego, że liczb jest więcej ujemnych. Pominął wszystkie te, które tutaj w sąsiadce H mają liczby mniejsze od 5. Zadanie 8. Ile cyfr 7 zawierają widoczne liczby z arkusza trzeciego z kolumny A? Przełączmy się na arkusz trzeci. Ile tutaj jest siódemek? Ho, 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 to trzeba będzie porozbijać na poszczególne cyfry. Ale my to już umiemy. Ostatnią cyfrę już wyławialiśmy. Wróćmy na chwilkę tutaj. Zróbmy najpierw zadanie 9, ponieważ jest dużo prostsze. Ile jest tam liczb siedmiocyfrowych? No to tutaj sobie dodajmy kolumnę i tu policzymy ile cyfr. A zrobimy to traktując te liczby jako teksty zwykłe. Pamiętamy, że była to funkcja długość tekstu, czy też liczby, długość z tej komórki. A ta akurat ma 7. No i co teraz? Ile licz jeżeli równe 7, tak? Możemy to tu policzyć, a potem przepisać wynik.
ale ponieważ uczymy się, to zróbmy wersję trudniejszą i wpiszmy od razu tutaj. Czyli równa się, licz, jeżeli, który obszar liczymy, o ten, przełączmy się na to, pokazujemy ten obszar, wracamy, jak widzimy, przełączył nas na sąsiedni arkusz, przesuńmy się troszeczkę, i warunek, w cudzysłowiach, równe 7. Ile ich jest? Zamykamy. Nawias, on tutaj się zamknął trochę niżej, ale to nic. O! Mamy 9 liczb siedmiocyfrowych. Musimy je podzielić teraz na ilość kolumn odpowiednią, ale to w zależności od tego, jaka jest najdłuższa liczba, musimy odpowiednią ilość kolumn przygotować. Ja widzę, że tutaj jest 7 największa, ale upewnijmy się. Funkcja. Przygotowałem sobie 7 kolumn, gdzie teraz poszczególne cyfry wpiszemy. Oczywiście można to zrobić funkcjami tekstowymi prawy, lewy, które wybierają część z prawej albo część liter z lewej strony i będą to traktować jako litery. To też jest do zrobienia, ale jak wiecie, ja wolę funkcje matematyczne i będę to robił w nieco inny sposób, czyli funkcjami matematycznymi. Funkcjami dzielenie całkowite i reszta z dzielenia. Bo już wiemy, że ostatnią cyfrę jak można wydobyć? Po prostu podzielić modulo 10. No to dzielimy. Równa się modulo ta liczba przez 10. No i oczywiście mamy ostatnią cyfrę. To są same dodatnie, więc nie ma problemu. Pamiętamy, że modulo przy ujemnych nastręczało pewne problemy. No a teraz tę przedostatnią. No to co? Równa się. I teraz chciałbym, owszem, też modulo 10, ale z liczby bez ostatniej cyfry. A jak zdobyć liczbę bez ostatniej cyfry? Najpierw może ją właśnie uzyskajmy. Jest to część całkowita z dzielenia. Jak taka funkcja się nazywa? No chyba właśnie tak. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, kreator polecam. A ja zacznę pisać. O jest, proszę bardzo. Jak czy napisałem pierwsza funkcja część.całk.dzielenia. Część całkowita z dzielenia. I teraz co? Dzielna, czyli to przez, no w tym wypadku 10, ale ja to będę zwiększał o 10, więc ja może sobie o tak, przez tę liczbę. Tu wpiszę 10 za chwilę, a tutaj sobie przez tę liczbę po prostu podzielę. I teraz jest błąd, bo jest dzielenie przez 0, ale przez 10 już proszę bardzo. To jest ta liczba bez ostatniej cyfry. Część całkowita z dzielenia przez 10, no oczywiście zjada nam ostatnią cyfrę. Sprawdźmy to zresztą. No zgadza się, tutaj jest 0, a nie zablokowałem wzoru, no bo jeżeli dzielę przez, nie przez i2, tylko przez i$2, tak? Jak kopiuję go w dół, no to nie mogę zmieniać dzielnej. Natomiast dzielnik, przepraszam, dzielne zmieniam, a dzielnik nie. Przeciągnijmy ten wzór, popatrzmy. No wszystko się zgadza, tak? To jest poprawnie, tutaj 0 oczywiście, zgadza się, zgadza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tu mamy 2 siódemki, no bo tutaj ostatnią usunęliśmy. W porządku. No to tu będę dzielił przez 100, tu przez 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy i przez 1000000, proszę bardzo. Tak, ale nam nie chodzi o część całkowitą z dzielenia, tylko musimy jeszcze wydobyć ostatnią cyfrę z tej już uzyskanej liczby. Więc co? To, co uzyskałem, modulo 10. To wszystko przez 10. Reszta z dzielenia przez 10. No i to jest oczywiście 6. Zgadza się, 6. Teraz już przeciągnijmy do końca. 1, zgadza się, 4, zgadza się, 6, zgadza się i tak dalej. Ten wzór spróbujmy skopiować tutaj. Coś nie tak. Modulo, część całkowita z dzielenia. A już wiem. Tu wyszliśmy. O, tu. A4.
chce nam się przesunąć w lewo, a my nie chcemy, żeby się nam przesuwało w lewo. Czyli dolar przed A4, natomiast w dół, i owszem, w dół ma się kopiować. Ale za każdym razem, nawet jak tu kopiuję w lewo ten wzór, to ma pozostać A4. Tak. Ctrl C i teraz go jeszcze tu wklejmy. 5. Zgadza się, to jest piątka. No to ten wzór jest dobry dla tych wszystkich liczb. Tu dajmy jedynkę, a tutaj wklejmy na całość. Ok. Chyba przesadziłem, no bo tu oczywiście 8 cyfry nie mamy, tak? Maksymalnie miało być 7. Wklejmy. No i dobrze. I jak widzimy, są to te liczby rozbite na poszczególne cyfry, uzupełnione z lewej strony zerami. Tu mielibyśmy kłopot, gdybyśmy chcieli policzyć, ile jest zer występuje w środku, no ale nie mamy kłopotu, jeżeli chodzi o policzenie siódemek. Równa się licz, jeżeli i pokazujemy obszar zliczany, czyli o ten. Wracamy. Średnik i warunek. Ile jest siódemek? Cyfr 7. Było to dość trudne zadanie, ale jeżeli ktoś jest celujący lub bierze udział w konkursach, to z takimi powinien sobie także radzić. Cyfr 7 jest ich 26. I to jest koniec części trzeciej.